To jest czwarty taki obiekt w gminie Podębice. Ten akurat jest zlokalizowany na terenie spółdzielni mieszkaniowej. I tu dzięki współpracy właśnie Urzędu Marszałkowskiego, Stowarzyszenia IKRA i gminy Podębice udało nam się tutaj zrealizować to zadanie. To jest największe osiedle w Podębicach, osiedle, na którym mieszkają i młodzi, i starsi. Chcielibyśmy, żeby ten projekt dotarł do jak największej liczby mieszkańców i dlatego zdecydowaliśmy się, że właśnie w tym bardzo zagęszczonym terenie umiejscowimy tą siłownię. Coraz większe zainteresowanie wszystkich mieszkańców zdrowym stylem życia, zdrowym odżywianiem się, ćwiczeniem. Mamy coraz więcej miejsc do rekreacji, więcej ścieżek rowerowych, piękne obiekty sportowe, a to jest uzupełnienie i jest to bardzo, bardzo potrzebne. Bardzo sobie chwalimy współpracę z lokalną grupą działania IKRA. Korzystamy bardzo dużo z możliwości finansowych i bardzo się cieszymy, że przystąpiliśmy do tej organizacji, bo czerpiemy z tego duże korzyści. To był projekt oczywiście wymagający jakichś nakładów, jakiejś pracy, ale dzięki temu, że już mieliśmy wiele projektów, to ten nie należał do najtrudniejszych. Równouprawnienie. My zawsze staramy się o osobach niepełnosprawnych nie zapominać. Między innymi dlatego zrewitalizowaliśmy park i pałac, gdzie jest Dom Pracy Twórczej, Ogród Zmysłów dla osób niepełnosprawnych i tu również tutaj nie zapomnieliśmy o ich potrzebach. Jeżeli nadal będzie taka współpraca ze Stowarzyszeniem Lider i ze Spółdzielnią Mieszkaniową, to będziemy myśleć o rozbudowie i nowych elementach.